Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale Subiektywnie Kreatywni. Z tej strony Monika Jakubczak, pedagog jasnowidz, ale wiecie co, na chwilę muszę zniknąć. Samo życie nie zamknęłam okna, jeżdżą karetki i będzie mnie to rozpraszać, znacie mnie. Szybko się rozpraszam, ale tak się zastanawiam, czy wytrzymam tą duchotę. Nie wytrzymam duchoty, więc nie zamykam. Trudno. Kochani, tak jak obiecałam, kanał informacyjny dla tych Państwa, którzy mnie jeszcze nie znacie. Zajmuję się od lat pracą z ludźmi. Jestem specjalistą od charakterów energetycznych i możliwości energetycznych ludzi. Jestem specjalistą od wydobywania ich potencjałów, żeby te potencjały ludzkie wypływały sobie na powierzchnię i ludzie mogli je realizować. Jestem specjalistą też od relacji, znam się na tym bardzo dobrze. Wykorzystuję swoje talenty głębokich wglądów, analizy, syntezy, takiego bystrego umysłu w obszarach, no jakby to powiedzieć, może by było tak określić, jasnowidzenia, jasnoczucia, ale generalnie rzecz biorąc, bardzo te nazwy kojarzą się jednak z takim mistycyzmem ezoterycznym. Natomiast ponieważ jestem osobowością ADHD i przez lata kształciłam w sobie empatię zewnętrzną poprzez programy rodzinne, więc to, co można by było nazwać trudnym dzieciństwem, spowodowało, że jestem naprawdę dobrym specjalistą, jeśli chodzi o obserwacje innych ludzi. Wiem, co w trawie piszczy, także widzicie, ze wszystkiego można wyciągnąć coś dobrego dla siebie. Także tak, potrafię ludzi rozkminiać, rozkładać na czynniki pierwsze i do swojego zawodu pedagogicznego dodaję oczywiście ten talent empatii i rozpoznawania właśnie osobowości, charakterów i jakby to powiedzieć, do takich zasobów ludzkich. Pomagam je po prostu wyjąć na powierzchnię. To tyle, także jeśli jesteście tutaj Państwo nowi na tym kanale, bardzo się cieszę, zapraszam, rozsiądźcie się i korzystajcie z wiedzy, którą się tutaj na tym kanale ze wszystkimi dzielę. Więc zaczynamy dzisiejszy temat. Oczywiście temat nie będzie różnił się niczym innym od poprzedniej audycji, ponieważ, tak jak powiedziałam, wyczuwam wcześniej, co się wydarzy, co się będzie działo, jak się do tego przygotować, jak to zrozumieć, jak to przyswoić ku naszej lżejszej egzystencji. Zaczynam, kochani. Oczywiście mam notatki, więc będę czytać. Dzisiaj już trema jest mniejsza, jakby mam, może inaczej, nawet w ogóle jej nie odczuwam, także zajęcie się na tamtej audycji dziewczynką, która jeszcze miała jakieś triggery ze szkoły podstawowej, jeśli chodzi o czytanie na głos, to dzisiaj już tego nie ma. Także kochani, no praca z wewnętrznym dzieckiem po prostu działa, z utuleniem swoich lęków i strachów, przytuleniem, pobyciem z tym i przełamaniem tego, jak widzicie. Zdał egzamin i dzisiaj z zupełnie inną energią podchodzę do tego tekstu, który spisałam. Słuchajcie, co będzie nas czekało od drugiej połowy kwietnia? Mniej więcej tak od 15 kwietnia, co u siebie bardzo mocno zauważymy i właśnie tym, co przeczytam, należy się bardzo aktywnie zająć, to wszystko obejrzeć, zatrzymać się na tych treściach, zidentyfikować, w jaki sposób one u mnie mogą działać, jak mogę to zasubskrybować do swojego indywidualnego życia i wykorzystać na swoją korzyść. Więc słuchajcie, mniej więcej od 15 kwietnia wchodzimy w proces indywidualizacji potrzeb duchowych, fizycznych, emocjonalnych i
kolekcjonerskich. Co oznacza potrzeby indywidualizacji w potrzebach kolekcjonerskich? To oznacza, że jako kolektyw przestajemy działać, czyli siatka informacyjna, która do tej pory budowała kolektywne społeczeństwo, kolektywne w sensie stadne, stadne służyło do tego, żeby razem przetrwać. I my teraz wchodzimy w bardzo głęboki proces indywidualizacji na poziomie ducha i każdy duch, jeśli człowiek ma ducha, bo nie wszyscy mają ducha, niektórzy go zniszczyli, zdegradowali, zdeprecjonowali, odłączyli się od niego. No, takie były ich wybory. Ale ci, co mają ducha, potrzebują indywidualnych, czyli doświadczeń, czyli będą kolekcjonować doświadczenia zgodne z ich DNA duchowym. To jest ogromny przełom. Tego nigdy na Ziemi w świadomości rozwoju ludzkości jeszcze nie było. Jesteśmy, jakby to określić, outsiderami. Jesteśmy prototypem ludzi, którzy za kilka pokoleń mają szansę przejść na absolutnie zupełnie inny poziom humanitaryzmu. Dobra, ale dalej czytam. Co mam na myśli? Potrzeba to podstawowa komórka wzrostu, kierunek zawarty w kodzie DNA. Potrzeba spełniona, zaspokojona, odpala możliwość korzystania z bazy danych zawartych w DNA rozwoju duchowego. Tak, posiadamy DNA duchowe, uruchamiane do wzrostu poprzez zaopiekowanie się swoimi indywidualnymi potrzebami. Dlatego były blokowane informacje, które dawały nam możliwość ich rozpoznawania. Włożenie we wzorce i schematy podlegające pod egregory, władzę i odgórne zarządzenie, pozbawieni byliśmy widzenia siebie jako istoty indywidualne, o indywidualnych, nietuzinkowych potrzebach, takich jak emocje, uczucia, cielesność, relacyjność i przestrzenność. Jesteśmy poddawani separacji uczestniczenia w zbiorowym śnie na temat reguł życia. Jeszcze raz powtórzę to zdanie, bo ono jest bardzo ważne i chcę, żeby tu tak mocno się zaakcentowało. Jesteśmy właśnie poddawani separacji uczestniczenia w zbiorowym śnie na temat reguł życia. W jaki sposób dobrać się do indywidualnego w nas? Po pierwsze, uszanować potrzebę izolacji, czasu spędzonego we własnej energii, bez rozpraszaczy energii innych ludzi. Jeszcze raz, pierwszy punkt. Potrzeba izolacji, czasu spędzonego we własnej energii, bez rozpraszaczy energii innych ludzi. Dwa. Separacyjne jedzenie. Co oznacza jedzenie separacyjne? Oznacza jedzenie produktów oddzielnie, jednorodnych, często same jakieś konkretne gatunki jedzenia na naszym talerzu. Po kolei ważne, żeby one nie były mieszane. I tutaj zatrzymam się na tym drugim punkcie, bo ja już to wdrożyłam. Zaczęłam jeść jednorodnie, czyli nakładałam jeden produkt na talerz, na przykład na śniadanie. Zjadałam, ale jakoś, wiecie, to tak mi nie bardzo wchodziło, więc znalazłam sobie opracowania na temat diety separacyjnej i na ten moment, na to jestem gotowa jeść oddzielnie białka i oddzielnie węglowodany. I przechodzę stopniowo na jedzenie pojedynczych produktów. Jeszcze mi to nie wychodzi, ale jestem tym zainteresowana, jestem w drodze ku temu, żeby organizm mój nie był obciążany wymieszaniem informacji energetycznych i poszukiwaniem potrzebnych enzymów do strawienia tych wymieszanych substancji, czyli idziemy w kierunku prostolinijności w jedzeniu, prostych potraw, nieskomplikowanych, po co, żeby pomóc sobie w procesie trawienia. 3. Uczestniczenie w przyrodzie jako obserwator.
Oddzielny. Poczucie bycia oddzielną jednostką, gatunkiem, energią. Wśród przyrody jest możliwe odczucie własnej indywidualnej energii. Wśród ludzi niskowibracyjnych jest to po prostu niemożliwe. Następuje w obecności tych osób zlewanie w zawłaszczeniu indywidualizmu na poczet grupy. Musicie być tego świadomi. Czwarty punkt. Jedz oddzielnie, aby usłyszeć potrzeby swojego ciała, czyli staraj się jeść w separacji, w ciszy, we własnej obecności, nie przy stole, nie przy gaworzeniu, nie przy filmikach na YouTube czy podcastach. Stwórz sobie przestrzeń cichej jadłodajni, gdzie jesteś sam ze sobą. Po co? Żeby poczuć, kiedy dość, kiedy więcej, kiedy pić, kiedy nadmiar. Wspólne przebywanie przy jedzeniu z osobami nisko wibrującymi tworzy nadmierne łaknienie lub obrzydzenie do jedzenia. Zakłócają oni odbiór prawidłowych informacji, bowiem płynących z ciała. Więc spożywaj posiłki w samotności, uważności, ciszy i spokoju. Zapraszaj do współuczestniczenia w odżywianiu te osoby, które są na takim samym poziomie wibracyjnym. Następuje koniec doświadczania pewnych rzeczy, bo tak zadecydowało budzące się DNA duchowe. Jeszcze raz powtórzę kolejną ważną kwestię, że następuje koniec bez tak naprawdę naszego takiego świadomego wyboru, bo czasami nie jesteśmy świadomi procesów energetycznych, ale następuje koniec doświadczenia każdego, które zatrzymuje nas w rozwoju i w przestrzeniach nisko wibrujących, bo tak zadecydowało budzące się w nas indywidualne, duchowe DNA. Jak się czuje człowiek, kiedy potrzeby DNA duchowego nie są spełnione i nie są zaspokojone? Jak się czuje człowiek, którego potrzeby z poziomu DNA duchowego nie są zaspokojone? Zaraz Wam przeczytam. Po pierwsze, utrata apetytu na życie, spowolnienie reakcji, depresja, zagłębienie się w odmętach, brak klarowności, brak ciągłości, bóle ciała, somatyzacje, natrętne myśli, karcące myśli, chcące przywrócić siebie do doświadczenia, wewnętrzny płacz, ogromne przeciążenie sensoryczne, poczucie przymusu. Jeśli czujecie coś takiego, jak przeczytałam w punkcie pierwszym, to musicie wiedzieć, że to oznacza ni mniej, ni więcej, jak koniec doświadczenia waszego, które powodowało właśnie taki stan. I musicie to rozpoznać, że to macie, a to oznacza ni mniej, ni więcej odejście z doświadczeń, które w ten sposób degradują naszego ducha, naszą energię, nasze uczucia i nasze emocje. Drugi punkt. Kiedy jesteśmy w doświadczeniach toksycznych i nie spełniamy, i nie zajmujemy się potrzebami wypływającymi z naszego duchowego DNA. Poczucie ciasnoty, dusznego pomieszczenia, niezadowolenia, przeplatające się ze złością, rozdrażnienie, a zaraz potem osłabienie naszej energii i sił życiowych. To jest kolejny znak, że kończy się jakieś doświadczenie, w którym właśnie w ten sposób się czujecie. Trzeci punkt, który pokazuje, że kończy się doświadczenie i ciało daje nam określone znaki, że tu nasze wartości nie istnieją. Splątanie, brak perspektyw, ucięta energia zasilająca rozwój. Są to oznaki zakończonego duchowo doświadczenia. Potrzeby rozwojowe ducha nie mogą być w nim rozwijane. Kiedy obudzi się duchowe DNA, nie da się już tkwić w doświadczeniach, które są śmiercią dla ducha.
Jest to zbyt bolesne. Wypycha nas w niezrozumiałej odwadze, ale też w niezrozumiałej, narastającej niechęci, aż do momentu ekstremalnego, który zrywa, ucina w silnej energii końca. Jeszcze raz króciusieńko na temat objawów, że kończy się wasze doświadczenie. Wtedy tak się czujecie i należy wtedy wyrazić zgodę, ok, wiem, rozumiem, kończy się doświadczenie, otwieram się na własne potrzeby. Czytam jeszcze raz. Po pierwsze, utrata apetytu na życie, spowolnienie reakcji, depresja, zagłębienie się w odmętach, brak klarowności, brak ciągłości, bóle ciała, somatyzacje, natrętne myśli, karcące myśli, chcące przywrócić siebie do doświadczenia, wewnętrzny płacz, ogromne przeciążenia sensoryczne, poczucie przymusu. 2. Poczucie ciasnoty, dusznego pomieszczenia, niezadowolenie przeplatające się ze złością, rozdrażnienie, a zaraz potem osłabienie. 3. Splątanie, brak perspektyw, ucięta energia zasilająca rozwój. A teraz odwrotność. Kiedy duchowe potrzeby są realizowane, towarzyszą temu następujące uczucia. Po pierwsze, ponadhoryzontalne, rozszerzone pole percepcji, przewietrzenie, szeroka perspektywa, wypłaszczone emocje, raczej poczucie spokojnej pewności, stabilności, ciągłości, planu, zadowolenia, lekkiego podekscytowania. Po drugie, poślizg. Przyspieszenie zdarzeń, uśmiech, radość odczuwana w ciele, odprężenie połączone z siłą mięśni, poczucie możliwości działania od samego rana. 3. Zdrowie, chętny umysł, chętne ciało, chętne działania, samoistne, płynące naturalnie, aktywność wszelkiego rodzaju, mentalna, uczuciowa, fizyczna. Poczucie połączenia z duchem, z wewnętrzną siłą, bliżej nieokreśloną, pewność działań, klarowność myślenia. Niepiękne? I kolejna rzecz. Co się dzieje, kiedy zostajemy w doświadczeniu, które nie spełnia, nie zaspokaja duchowych potrzeb zanotowanych, zapisanych w DNA ducha? Po pierwsze, pochłania nas ciemność. Zaraża destrukcją, cofaniem treści duchowej z pamięci. Po drugie, choruje psychika, ciało, umysł, traci zdolności percepcyjno-poznawcze, cofamy się intelektualnie. 3. Stajemy się starzy, umieramy przedwcześnie, brak połączenia z energią życia. Bez komentarza, bo to jest bardzo smutne. Czego potrzebujemy, aby odejść z doświadczeń, które nie są naszą duchową potrzebą? Po pierwsze, potrzebujemy rozplątania siatki pajęczyny energetycznej wynikającej z wielu lat bycia ofiarą kanibalnego pająka. Kanibalny pająk są to ni mniej, ni więcej energie toksycznych ludzi, ich podłączenia pod różne istoty pozaziemskie często. Także ich energie, a to są kanibalne pająki, dlatego że właśnie te kanibalne pająki żywią się naszą energią życia. 2. Powolnej separacji od obiektu zniewalającego. Odsuwanie się na chroniącą odległość energetyczną, emocjonalną i fizyczną. Zmniejszenie reakcji na bodźce wysyłane przez pająka. 3. Spakowanie potrzebnych rzeczy w jedno miejsce. Opuszczenie przestrzeni pająka, bycie w jednym cichym miejscu, jeśli na ten moment nie jesteśmy w stanie odejść fizycznie na dużą odległość. 4. Wyjście z przestrzeni, całkowite uwolnienie się z sieci powiązań z pająkiem i pajęczyną. 5. Gotowość na straty, pozornie pojęte jako poczucie bezpieczeństwa. To, co uważasz w tym doświadczeniu za twoje zabezpieczenie, jest pułapką zatruwającą i odcinającą cię od zostawienia doświadczenia. 6. Potrzebne jest ryzyko. Rozpoczęcie życia od nowa, zbudowanie czegoś od podstaw.
Także tak, moi drodzy, wchodzimy mniej więcej od 15 kwietnia w bardzo intensywny proces indywidualizacji naszego duchowego ja, aby odnaleźć własne duchowe potrzeby zanotowane w duchowym DNA. I do tego w tym procesie będą nam bardzo potrzebne zachowania separatywne, separacyjne, gdzie potrzebujemy odpocząć od informacji innych ludzi, którzy wibrują mniej i ściągają nas do takich przestrzeni energetycznych, które blokują nawiązywanie kontaktu z naszą duchową częścią, z naszym duchem. Potrzebujemy dużo spacerować, wśród drzew, wśród przyrody przebywać, potrzebujemy być sami ze sobą lub z osobami, które wibrują na podobnym poziomie lub wyżej. Potrzebujemy sami wchodzić w głąb siebie i odnajdywać jakby własne treści, które pomogą nam w indywidualizacji lub zwracać się o pomoc do osób, które mają wglądy, które po prostu mają rozszerzoną percepcję, nie tylko psychologiczną, nie tylko psychiatryczną, nie tylko energetyczną, ale przede wszystkim mają możliwość oglądania człowieka z perspektywy jego ducha, bo idą takie czasy. My mamy na siebie patrzeć z przestrzeni, z perspektywy ducha. Kolejna rzecz. Ta separatywność ma pomóc nam w medytacji, w wyciszeniu, w odprężeniu, w tym, żeby fale alfa i teta towarzyszyły nam bardzo często w ciągu dnia, żeby dobierać się do swoich zasobów, talentów związanych z wielowcieleniowymi mądrościami, które w nas tkwią, po które możemy teraz sięgać i z których możemy korzystać, żeby lepiej istnieć w nowej rzeczywistości, która niewątpliwie nasuwa się na poziomie energetycznym na naszą planetę. I żeby dobierać się do własnych myśli i do własnej kreacji życia, do własnych ścieżek i do własnych dróg, żebyśmy nie powielali dróg, które były nam subskrybowane lub były nam wtłaczane przez ludzi niskowibracyjnych, przez siatkę niskowibrującą, którą mogę dzisiaj śmiało nazwać siatką niemiłości, która panowała na Ziemi. Siatką nekrofilii, siatką szybkiej śmierci, przedwczesnej śmierci, siatką chorób, siatką somatyzacji, siatką bólu i cierpienia. Kolejny rysunek, który bardzo pięknie pokazuje, ilustruje treść tego, co przeczytałam przed chwilą. Bądź jak ta skała silna, nie wpuszczaj promieniowania ludzi do swojego życia, z którym jest ci nie po drodze. Trzymaj wszystko w tajemnicy, tak jak aborygeni trzymali w tajemnicy swoje rysunki, malunki, przemyślenia, swoją filozofię, nie rozdawali wszem i wobec, przekazywali ustnie albo robili rysunki, które były zakryte głęboko w skale. Trzymaj swoje uczucia i emocje dla siebie, naucz się separatywności informacyjnej, nie wszystko musisz klepać, nie wszystko i nie wszystkim musisz opowiadać na swój temat. Naucz się tajemniczości własnej, naucz się, komu można co powiedzieć, kto pomoże ci się rozwinąć, a kto po prostu oplecie cię siatką kanibalnego pająka. Także tak, kochani, ciekawe informacje. Potraktujmy wszyscy bardzo poważnie to, co zostało powiedziane, bo naprawdę żyjemy w czasach bardzo, 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 bardzo ciekawych. To właściwie na tyle, co chcę powiedzieć. Jestem bardzo podekscytowana w ogóle tym tekstem, bo napisałam go kilka dni, ale jak
Jak czytałam, to ta energia zaczyna mnie przenikać i czuję takie podekscytowanie wewnętrzne i zaciekawienie, jak to wszystko będzie się realizowało. Także tak, to co jeszcze bym chciała powiedzieć, to za chwilę będzie trzecia edycja Złota Proporcja Kobiecego Życia. Dam informacje na mediach społecznościowych, kiedy zaczynamy. Zapraszam Was. Za każdym razem, jak tam wchodzę, to cały czas są nowe przemyślenia właśnie na tym warsztacie. Zaczynam wszystko też i rozumieć inaczej, i widzieć inaczej, czyli te treści, które zostały nakręcone kilka miesięcy temu, one w zasadzie nabierają teraz takiego rozpędu, szerszego zrozumienia. Także bardzo zapraszam kobiety na ten warsztat, jeśli chcecie uczyć się właśnie tej separatywności od świata zewnętrznego, żeby dobierać się do swojego duchowego potencjału i żebyście żyły zgodnie z własnymi potrzebami duchowymi, to zapraszam Was na ten warsztat. I ten warsztat, on cały czas jest podsycany nowymi wiadomościami. Piszę posty, zaczepiam wszystkie osoby, które wykupiły sobie wcześniej, jakby daję im kolejne wskazówki, więc myślę, że do końca roku ten warsztat po prostu never ending story, niekończąca się historia do końca roku, tam cały czas będą aktualizacje, jak to się mówi. I ten warsztat będzie cały czas świeży, nawet jak wykupiłyście sobie ten warsztat kilka miesięcy temu, to możecie tam przychodzić, korzystać z tych treści, udzielać się właśnie w tych komentarzach, brać udział w celebracji tych wszystkich odkryć i tych wszystkich pięknych nurtów, które już nas dotykają, ale które jeszcze będą nas dotykać, a ja o nich Wam napiszę właśnie na tych warsztatach, więc bardzo Was serdecznie zapraszam. Ponieważ jest to okres indywidualizacji, separacji od energii innych ludzi, więc to, co wyższa świadomość jakby sugeruje w związku z tym, to mam duży nacisk położyć na sesje indywidualne. Dlaczego? Bo każdy człowiek, który ma ducha, który ma połączenie z tym duchem, potrzebuje w tej chwili, żeby skupić się na jego indywidualnym ja. W związku z tym zapraszam Was również na sesje indywidualne, gdzie zaczynam już odkrywać Wasze potrzeby, patrzę na Was z przestrzeni właśnie Waszego ducha i podpowiadam, czego potrzebujecie, żeby rozwinąć się tutaj jako pełnoprawna i pełna możliwości istota człowieka humanistycznego, humanitarnego, o wysokich jakościach moralnych, etycznych, estetycznych. To jest takie, wiecie, nowe, bo do tej pory patrzyłam z punktu widzenia duszy, to był ten poziom taki wysoki, natomiast teraz odkrywa się kolejna przestrzeń, która jest przestrzenią wyżej informacyjną, która wpływa na nasze życie w sposób, jakby to określić, z lepszymi narzędziami. O, tak to określę, z lepszymi narzędziami. Szybciej można osiągnąć efekty w odkrywaniu siebie, we wdrażaniu swoich nowych, jakby nowej tej wiedzy, którą nabędziemy o sobie samych. Także zapraszam na tego rodzaju sesje indywidualne, gdzie Wy jesteście indywidualni, a ja pomagam Wam odkrywać Waszą własną wielowymiarową, wielowcieleniową mądrość, którą będziecie musieli nawet wykorzystywać właśnie w tym wcieleniu, w którym przyszło nam żyć. Dlatego właśnie idę bardziej w tej chwili w sesje indywidualne. Nie robię nowych warsztatów na ten moment, bo jest piękny warsztat stworzony. On służy do zapoznania się z podstawami indywidualizacji, z podstawami, jak dbać o siebie, jak słuchać siebie i jak wychodzić w początkowej fazie z trudnych sytuacji, jak poradzić sobie na bieżąco z różnymi trudnymi sytuacjami, jak dbać o energię własną, jak dbać o swoją psychikę, jak dbać o swoje ciało, jak układać proporcje
w swoim życiu, ile pracy, ile wypoczynku, ile odprężenia, ile kreacji. To wszystko jest właśnie wypowiedziane na tym warsztacie, a wszystkie informacje są właśnie już z tej górnej półki związanej z duchem, który wreszcie miał możliwość przemówić w tak zwanym jasnowidzeniu. No ale to nie jest jasnowidzenie, to jest po prostu możliwość naszego mózgu, która jest po to, żeby cały czas uwspółcześniać się, czyli ogarniać się w rzeczywistości, która jest współczesna. Także ściskam Was bardzo mocno, życzę miłego dnia, dziękuję za uwagę i do następnego spotkania, prawdopodobnie w kolejnym miesiącu. Hejka!